licznym gronie na naszą konferencję, która jest inauguracyjną konferencją prasową, inaugurującą w kampanię wyborczą do Parlamentu Polskiej Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu Tarnobrzesko-Rzeszowskim o numerze 23. Przedstawię osoby, które biorą udział w naszej konferencji. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, minister Skarbu Państwa, prezes Polskiego Związku Ludowego Jan Bury. Dzień dobry. Burmistrz Baranowa Sandomierskiego, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnobrzegu Jacek Chynowski. Pan Sławomir Rękas, kandydat do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przedsiębiorca z Sokolnik. I pani Beata Misiewska, także kandydatka do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca kierownika Agencji Rozwoju Modernizacji i Rolnictwa z Tarnobrzega. I na końcu przedstawiam gospodarza konferencji, radny miasta Tarnobrzeg, prezes Miejskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnobrzegu, Tadeusz Gospodarczyk. A teraz oddaję głos posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panowi Janowi Buremu. Szanowni Państwo, przepraszam za spóźnienie na początek, ale niestety byliśmy z panem burmistrzem Chynowskim, nie tylko z nim, bo jeszcze byli burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin Grębowa, Nowej Dęby, Dzikowa i Bojanowa na spotkaniu w Chmielowie na temat lokalnej grupy rybackiej. Myślałem, że będzie to wszystko sprawne i szybsze, ale jednak nie wszystko tak się szybko kończy, a to było dobre spotkanie i dobry program rybacki dla regionu, dla powiatu tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego i stalowowolskiego. Bardzo udany projekt, który myślę, że będzie w ciągu lat 4 najbliższych zrealizowany w pełni za kwotę 11 300 000 zł. Ale myślałem, że byłem ostatni. Okazuje się, że nasza kandydatka, pani Beata Misiewska, jeszcze przyszła minutę po mnie. Drodzy Państwo, przepraszam jeszcze raz. Dzisiejsza konferencja prasowa nasza jest poświęcona przede wszystkim naszej liście wyborczej do Parlamentu Polskiego. Co 4 lata, czasem w Polsce i częściej, mamy wybory do Parlamentu. Ta kadencja była pełną kadencją. Koalicja Parlamentarna Platformy i PSL-u 4 lata konsekwentnie w ramach programu rządowego, programu parlamentarnego realizowała dobre projekty dla Polski, projekty inwestycyjne, projekty unijne, projekty wdrożeniowe, projekty innowacyjne. I myślę, że każdy, kto dobrze życzy Polsce i kto chce patrzeć odpowiedzialnie, rozsądnie na to, co się w Polsce działo, każdy, kto jeździ drogami powiatowymi, gminnymi, krajowymi, widzi, jaki jest stan naszych dróg. Wiemy, że drogi są w złej kondycji, ale też widzimy w ostatnich latach, że nie ma drogi gminnej, czy krajowej, czy wojewódzkiej, gdzie nie ma modernizacji, remontów, czy inwestycji od zera w całkiem nowe projekty drogowe. Autostrady są tego najlepszym przykładem. I pewnie dlatego też, jak robimy tak duży front robót na każdym odcinku, bo są projekty w ramach rządowych dróg gminnych i powiatowych, gdzie 50% rząd dokładał, a resztę dokładały samorządy. Są projekty unijne i projekty państwowe związane z drogami krajowymi, autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe. I są projekty realizowane przez samorząd województwa, a też od roku samorząd województwa jest w koalicji wspólnej platformy PSL-u i SLD. Marszałek województwa jest z PSL, więc też widzicie Państwo, jak dużo projektów samorządowych realizowanych jest w ramach RPO, czy projektów innych, unijnych, które są istotne dla rozwoju województwa podkarpackiego. Bardzo dużym osiągnięciem dla podkarpackiego województwa w ostatnich 4 latach są projekty związane z tak zwanym programem obszarów wiejskich, PROW-em, ale także projekty związane z Agencją Modernizacji Rolnictwa, która wspiera rolników, przedsiębiorców rolnych, tych, którzy chcą inwestować w gospodarstwo rolne. Kwota prawie 2,5 miliarda złotych, która trafiła na podkarpacką wieś w ciągu ostatnich 4-5 lat, to jest niebagatelna kwota, która trafiła do rolników jako dopłaty bezpośrednie, ale także trafiła jako środki na inwestycje. Inwestycje w nowe maszyny, w
inwestycje, budownictwo inwentarskie, ale także dla zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, żeby poprawić jakość produkcji rolnej, czy w mięsie, czy w mleku, czy w zbożu. I myślę, że to jest dzisiaj wymierny efekt, który pokazuje, że w Polsce nasze rolnictwo po kilku latach tak dużych inwestycji zaczyna być konkurencyjne. Coraz więcej Polska eksportuje na rynki zewnętrzne naszych artykułów spożywczych mlecznych, nabiałowych, mięsnych, zbożowych, przetwórstwa naszego, naszych warzyw, owoców, mimo sytuacji trudnej na rynku, mimo różnych bakterii, mimo różnych problemów na rynku ostatnich przynajmniej tygodni owocowo-warzywnym, to mimo wszystko staramy się, żeby ta koalicja odpowiedzialnie budowała, realizowała projekty, które mogą służyć dobrze wszystkim ludziom. Nasze hasło wyborcze w tych wyborach parlamentarnych jest takie jak samorządowe. Człowiek jest najważniejszy, bo uważamy, że w ramach polityki gospodarczej, społecznej najważniejsze jest dobro każdego człowieka. I tego najmniejszego, czyli tu mówimy o wychowaniu przedszkolnym, o oświacie, tego najstarszego, czyli człowieka, który jest dzisiaj już w wieku zaawansowanym, emerytalnym, rentowym, który jest już po jak gdyby tym okresie maksymalnej swojej produktywności, ale to jest także człowiek, który tworzy społeczną lokalną społeczność, który wspiera lokalne środowiska, które często dzisiaj tworzy także tą lokalną naszą rzeczywistość we wsi, w gminie, w miasteczku, działając w radach osiedla, działając w radach sołeckich, w radach gminy, powiatu. To są ludzie, którzy dzisiaj tworzą także organizacje pozarządowe. Człowiek tak naprawdę w każdym miejscu jest najważniejszym obszarem naszego zainteresowania, bo nawet ta lokalna grupa działania dzisiaj, która powstała dzisiaj na bazie 5 gmin, a spotkanie było w Chmielowie, nie powstałaby, jakby nie było jednego lidera. Takim liderem w tym projekcie jest burmistrz Nowej Dęby, pan Ordon, ale on jako lider zbudował projekt, wokół którego gromadził wielu ludzi, samorządowców, przedsiębiorców i także kilkadziesiąt osób indywidualnych, bo łącznie w stowarzyszeniu jest około 70 różnych przedstawicieli, różnych osób. Drodzy Państwo, my do parlamentu wystawiamy pełne listy wyborcze. Listy wyborcze pełne do Sejmu i do Senatu. Do Sejmu mamy w tym okręgu 30 kandydatów na liście do Sejmu. W okręgu tym przemysko-krośnieńskim mamy także pełną listę kandydatów, 22, którzy wypełniają naszą listę kandydatów do Sejmu. Do Senatu natomiast mamy 3 kandydatów. W okręgu tym, gdzie jesteśmy, czyli Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Nisko, Leżeńsk, bo to jest taki okręg jednomandatowy senacki, wystawiamy z listy PSL-u dość znaną osobę, popularną osobę w Polsce, mianowicie dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, pana profesora Janusza Ciska, który jest rodakiem ziemi stalowowolskiej. Pan profesor jest na co dzień także szefem takiej organizacji młodzieżowo-patriotycznej Strzelca w Polsce. Jest znanym profesorem, ma mnóstwo publikacji na tematy niepodległościowe, patriotyczne z okresu międzywojennego w szczególności, ale jako dyrektor Muzeum Wojska Polskiego także świetnie realizuje się jako muzealnik, osoba, która dobrze prowadzi świetną placówkę taką w Warszawie. Pan profesor dzisiaj miał tu być z nami, ale niestety zatrzymały go obowiązki w Nowej Dębie jeszcze na dłużej, więc pewnie dzisiaj nie dotrzedł do nas, ale zapewne Państwo go macie okazję też poznać, będziecie mieli w najbliższych tygodniach. Kandyduje pan profesor z listy Polskie Stronnictwo Ludowe. W okręgach innych mamy kandydata Mariusza Kawy, jeszcze w jednym mamy kandydata aktualnego wicekuratora, pana Antoniego Wydro, a w 2 okręgach popieramy kandydatów innych, mianowicie w okręgu przemyskim popieramy kandydata Platformy, a w okręgu rzeszowskim, mieście, popieramy na senatora pana prezydenta Tadeusza Ferenca, prezydenta aktualnego miasta Rzeszowa. Do Sejmu z Tarnobrzega, z powiatu i z miasta, jak Państwo już założyliście, kandyduje 3 osoby. Pani Beata, znana osoba tutaj, jest zastępcą kierownika Powiatowego Biura Agencji Modernizacji Rolnictwa i kandyduje pan Sławomir Rękas. Pan Sławomir jest młodym przedsiębiorcą z gminy Grębów, Gorzyce. Pani Beata jest z gminy Nowa Dęba. A pan gospodarczyk, znany wam pewnie najbardziej, jest z Tarnobrzega, stąd z miasta Tarnobrzega. Kanduje także z naszej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu Rzeczpospolitej. Pan gospodarczyk jest radnym miasta. Kandydował na prezydenta rok temu, a dzisiaj na co dzień pełni funkcję wicedyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy w Rzeszowie. Myślę, że też będzie dużo projektów stanowczego realizował. Drodzy Państwo, 4 lata za nami, 4 lata rozwoju
Polski i kraju, koalicja w spokoju i w rozwoju działała na rzecz Polski, na rzecz społeczeństwa. Na Podkarpaciu także widać takie efekty pracy tego rządu. To są także drogi, to są także inwestycje infrastrukturalne, jak kolej, odcinek kolejowy między Krakowem a Medyką. To jest także lotnisko w Rzeszowie, ale to jest także inwestycja duża po sąsiedzku w Stalowej Woli. Mianowicie za kilka tygodni ruszy duży blok inwestycyjny, mianowicie nowy blok w elektrowni Stalowa Wola, blok parowo-gazowy za około 2 miliardy nowych złotych, inwestycja na 3 lata. Myślę, że największa inwestycja tak naprawdę infrastrukturalna, największa w sensie kwoty wydanej w tym regionie w ostatnich chyba 20 latach. Drodzy Państwo, te 4 lata także tutaj to kilka takich wydarzeń, które są ważne dla miasta i dla powiatu. To jest realizacja ciągle projektu wokół kopalni Machów, projektu rekultywacji terenów, przygotowania tych terenów, także w ramach jeziora zbudowanego na bazie kopalni, ale także powolne oddawanie terenów, które są po rekultywacji dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb samorządów lokalnych. To jest także przy moim udziale PSL-u, oddanie hołdu twórcy siarki darnobrzeskiej, panu profesorowi Pawłowskiemu. Oddaliśmy w roku ubiegłym do użytku mieszkańcom przede wszystkim pomnik profesora Pawłowskiego, twórcy siarki darnobrzeskiej. To jest także zaangażowanie w nasze i moje w strefę ekonomiczną w Tarnobrzegu. I to jest także zaangażowanie w nową dębę, w duże zakłady, dwa, mianowicie Sunfarm, na dzisiaj jest obecny pan Latawiec, nowy zakład farmaceutyczny, żeby jego miejsce było tutaj na trwałe, związane z powiatem Tarnobrzeskim. Proszę Państwa, z wydarzeń takich, które się wpisały dobrze w kalendarz tarnobrzeskiego, tutaj jakby regionu, miasta, to jest to, co organizuje Tadeusz Gospodarczyk od wielu już lat. Także w ostatnim czasie wspierają tę inicjatywę, w ostatnich 2 latach, mianowicie festiwal szantowy. To jest coś, co dobrze sprzyja rozwojowi kultury, środowiska, rekreacji, także tutaj miejscowej. No i także to, co zrobiliśmy wspólnie w roku ubiegłym, mianowicie po tej tragicznej katastrofie smoleńskiej. Ta katastrofa tragiczna zabrała naszego kolegę, między innymi Leszka Deptułę, posła na Sejm Rzeczpospolitej, posła PSL-u z tego regionu. Wspólnie na rocznicę oddaliśmy wspólnie tutaj z samorządowcami, z panem Tadeuszem Gospodarczykiem, z panem burmistrzem oddaliśmy obok tego jeziora taki pomnik, kamień upamiętniający to wydarzenie. Ale to jest także kawałek takiego, powiedziałbym, oddania hołdu tym, którzy służyli dobrze naszemu województwu, a myślę, że marszałek Leszek Deptuła był tą osobą, która dobrze służyła naszemu województwu jako marszałek województwa. Drodzy Państwo, powiecie tarnobrzeskim, mieście Tarnobrzeg, w ostatnim czasie także była sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego we wsi Sokolniki w gminie Gorzyce. Sesja, która była wspólną inicjatywą PSL-u, marszałka województwa i moją. Uważam, że ten region, ten obszar, powiat, miasto ucierpiało strasznie przy powodzi roku ubiegłego i dzisiaj trzeba znaleźć mądre odpowiedzi na oczekiwania ludzi i samorządów, żeby zapobiec skutkom takim, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Ta sesja dlatego była tutaj właśnie wyjazdowa, na wsi, żeby radni mogli zobaczyć, przekonać się na własne oczy i wiedzieć, że tu wsparcie musi mieć miejsce duże ze środków wojewódzkich. Ale także 2 tygodnie temu Rada Ministrów, jak Państwo wiecie, przyjęła uchwałą Rady Ministrów prawie 20-letni program ochrony przeciwpowodziowej, program Górnej Wisły, tak zwany Wisły i rzek dopływających do Wisły, gdzie będą wydane około 20 parę miliardów złotych na inwestycje związane z obwałowaniem, z podwyższeniem wał, ale także na różnego rodzaju zbiorniki retencyjne, poldery, po to, żeby w najbliższych latach zrobić wszystko, aby ludzie nie musieli się bać każdych opadów zwiększonych czy jakichkolwiek innych zjawisk meteorologicznych, które w sposób nagły mogą spowodować w wielu przypadkach zniszczenie mienia całego życia, nie tylko ludzkiego, ale także i samorządowego, mienia publicznego. Myślę, że ten program na lata rozłożony, ale będzie takim trwałym i stałym pomysłem na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania obywateli naszego województwa, bo jesteśmy w takim województwie, gdzie powodzie, podtopienia niestety towarzyszą nam w ostatnich latach dość często, więc nauczyć się z nimi żyć nie można, ale można przeciwdziałać temu, realizując inwestycje duże właśnie w ochronę przeciwpowodziową. Drodzy Państwo, w kampanii wyborczej w ciągu najbliższych 5-6 tygodni będziemy mieć wiele spotkań przy okazji dożynek, festynów, różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami gmin, miasteczek, wsi. Nasi kandydaci z powiatu i z miasta będą bywać wśród ludzi.
Nasza kampania nie będzie kampanią bogatą, bo PSL nie jest partią bogatą. Są partie bogatsze od nas. My jesteśmy partią, która będzie musiała liczyć na własną siłę, własne wsparcie, własne zaangażowanie, ale mniemam, że pracą ciężką nie tylko w jednym miesiącu. Bo wybory to nie jest tylko i wyłącznie koncert jednego miesiąca czy dwóch miesięcy. To jest tak naprawdę praca parunastu lat. Ludzie, którzy pracują w swoim środowisku, w gminie, w powiecie, muszą się sprawdzać. My mamy taką cechę, że kandydaci nasi zawsze pochodzą stąd, z gminy, z powiatu, z którego kandydują. Mamy taką cechę, że zbierają głosy tam, gdzie najbardziej ich ludzie znają. Często kandydatów innych partii przywozi się w teczkach. Przywoziło się w teczkach kiedyś pana posła Wrzodaka z LPR-u, przywieziono go z Ursusa na Podkarpacie i wygrywał. Przywieziono pana posła Jurka i wygrywał. Przywieziono wielu różnych innych polityków i wygrywali. U nas ludzie są stąd, z Podkarpacia. Tu się urodzili, tu żyją, albo żyli tutaj, a teraz wracają, albo tutaj pracują na co dzień, na dzisiaj i stąd kandydują. Nasi kandydaci, ta trójka posłów z powiatu jest tutaj. Z tych mieszkańców, z tego powiatu, z tego miasta, w każdej gminie, na wsi, naszych kandydatów dobrze znają wyborcy i chciałbym, żeby wyborcy głosowali na swoich. Na tych, których najlepiej znają. Drodzy Państwo, tyle ode mnie na wstępie. Myślę, że każdy z kandydatów może kilka słów od siebie też dodać. Pierwszy być nie może, to chce być ostatni. No to został kandydatem na liście numer 30. Pan Sławomir Rękas, dlatego, że dopiero po raz pierwszy kandyduje. Jest przedsiębiorcą jeszcze nie tak rozpoznawalnym jak inni przedsiębiorcy, więc ma miejsce 24. A pani Beata Misiewska ma miejsce 14. To są nasi kandydaci z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Pani Beata, jako pierwsza parę słów do mikrofonu. No jako debiutantka będzie mi troszeczkę trudno uspokoić spotkanie z Państwem, nerwy przed tym spotkaniem. Natomiast chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Najważniejsze dla mnie jest działanie na rzecz rolników, dlatego że moje miejsce pracy powoduje, iż się z nimi na co dzień spotykam. W zeszłym roku, jak pan poseł wspomniał, mieliśmy sytuację powodziową. Były to rzeczy ogromnie dramatyczne, także dla pracowników naszego biura i osób, które miały kontakt z tymi ludźmi. To były łzy, to były ogromne tragedie. Trudno nam było wytrzymać czasami te rozmowy i te sytuacje, które się działy. Dlatego chciałabym ze wszelkich sił, jeżeli będę miała taką szansę, o którą będę zabiegała, będę prosiła, wspomóc w jak największym zakresie nasze rolnictwo, naszych rolników, ich dostatność, żeby mogli oni z tych środków jak najszerszą dłonią korzystać i żeby te nasze gospodarstwa po tej klęsce powodzi się w jakiś sposób podniosły. Na dzień dzisiejszy dziękuję ślicznie. Proszę. Ja może dopowiem, że na listach mamy 40% kobiet, co w PSL-u nie jest taką rzeczą normalną. Myśmy z nazwy, jak Państwo wiecie, nie jesteśmy nie związkiem, ale Polskim Stronnictwem Ludowym. Często mówią o nas partia chłopska. Trochę tak się działo, że było dużo panów na listach do Sejmu. Teraz po raz pierwszy jest tak, że mamy na liście naszej 40% kobiet do Sejmu Rzeczpospolitej. Uważam, że to jest bardzo mądre posunięcie i rozsądne, bo twierdzę, że około 3-4% poparcie większe będzie dzięki temu, że właśnie mamy tyle pań na listach do Sejmu. Mówię, że ty masz jak powiem. Tak jak wcześniej koledzy, dzień dobry, powiedzieli, jestem Sokolnik, gmina Gorzyce. Na wstępie jestem bardzo dumny, że zostałem zaproszony do tego towarzystwa kandydatów do Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie spodziewałem się, aczkolwiek w tej kampanii będę się starał promować naszych liderów, bo jak to powiedzieć, jeżeli dobrze rządzą, to niech rządzą dalej. Nie zanosi się tutaj na jakieś zmiany. Kampania będzie kilkutygodniowa, także będę zabiegał o głosy dla nich, bo ja nigdy nawet nie marzyłem, żeby do tego Sejmu się dostać. Także będąc szczerym, bardzo dziękuję za mandat zaufania, ale no jednak rządzenie pozostawimy wam. Jeszcze tutaj pan minister mówił o tych dotacjach, które idą na rolnictwo, bo jestem przedsiębiorcą, który prowadzi gospodarstwo rolne. Dzisiaj właśnie rozliczyłem się z takiego zasiłku
na około 240 kilka tysięcy złotych. To był na zakup, nowych maszyn i urządzeń. Także ogromne pieniądze właśnie są wpompowywane w rolnictwo, w to, żeby nam się dobrze działo. Bo jak jest rolnik zadowolony, to i wszyscy są ludzie zadowoleni, bo jak jest najedzony, to jest wesoły i wszystkim jest dobrze, jest szczęśliwy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dużo rzeczy bym chciał powiedzieć o tej ochronie przeciwpowodziowej i tak dalej, bo sam zostałem dotknięty tą takim kataklizmem w ubiegłym roku. Duże działanie tutaj naszego ministra, także bardzo prosimy o niezapominanie o nas i jeszcze prosimy o więcej. Nie wiem, czy się w ogóle jeszcze więcej da działać w tym temacie, ale jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze może dodam, Sławek jest trochę taki skromny, chce pracować dla listy, ale myślę, że on tu myśli o tym, żeby być wójtem Grębowa albo Gorzyc na przykład za 3 lata. Gorzyc. Ale powiem Państwu też tak, że to jest ważne, co mówił tutaj Sławek do nas, bo nawet nie wiedziałem, że on jest beneficjentem takiego programu pomocowego. To dość skromny zasiłek, 200 parę tysięcy złotych, ale rzeczywiście do 300 tysięcy złotych ci rolnicy, którzy mają odwagę, potrafią podjąć takie ryzyko i chcą inwestować w swoje gospodarstwo, to jak złożą dobry projekt, dobry wniosek, to myślę, że te pieniądze mogą otrzymać. I to są, akurat tutaj jest realny dowód na to, że złożył, chce i te pieniądze rozliczył, nawet już mówi w tej chwili, bo je wydatkował rozsądnie, zakładam. W Gorzycach, jak Państwo wiecie, przed powodzią oparła się, choć dużym wysiłkiem, firma Federal Mogul. Byłem kilka miesięcy temu na takim spotkaniu z okazji 10-lecia Federal Mogul i to jest ważne spotkanie, na którym przyjechał szef całej firmy Federal Mogul, światowego koncernu, tutaj na spotkanie. Spotkanie było w Sandomierzu i w obecności wtedy mojej wielu współpracowników, klientów Federal Mogul oświadczył, że w Gorzycach, mimo tej powodziowej sytuacji rok temu, wierzy w zapewnienia samorządu i władz, że będzie to zapewnienie bezpieczeństwa wałom, że przed tym powodziowa ta praca będzie wykonana i między innymi dlatego podjęli decyzję, że będzie inwestycja kolejna w Federal Mogul. Pokaźna kwota, kilkadziesiąt milionów dolarów będzie inwestowane właśnie w Gorzycach Federal Mogul, tak żeby zapewnić ludzi, załogę, że tam będą nowe miejsca pracy, tam będzie rozwój dalej. Jest to ważne, bo to jest firma zatrudniająca prawie 3000 ludzi i to właśnie w terenie gminy wiejskiej. To jest niezmiernie ważne. Mnie podbudowało, kiedy byłem w roku ubiegłym, na początku wiosny tego roku, jak byłem na spotkaniu w zakładzie Federal Mogul z załogą, to podbudowało mnie to, co mówił dyrektor, że ludzie zostawiali własne domy, a bronili fabryki, bo wiedzieli, że jak fabryka zniknie, zaleje ją, to ich domy niestety mogą stać, ale nie będzie pracy. Więc bronili fabryki, wpierw, a dopiero potem bronili własnych domostw, bo wiedzieli, że bronią swoich miejsc pracy w tej właśnie, w tym zakładzie, w tej firmie. Muszę powiedzieć, że to nie lada wybór, bo taki wybór jak się ma, to większość z nas pewnie by zostawiła wszystko, broniłaby własnego gospodarstwa. Oni bronili swojego miejsca pracy i ta firma dzięki temu ochroniła się przed powodzią, przed zalewem, produkuje nadal na wszystkie rynki świata i właśnie ważne jest to, że będzie inwestować kolejne pieniądze w nowe linie i w nowe projekty rozwojowe. Szanowni Państwo, ja wprawdzie też debiutant, chociaż troszeczkę śmielej na tej scenie po zeszłorocznych doświadczeniach związanych z kampanią wyborczą. Trochę niepotrzebnie jest ta scena. Szanowni Państwo, działamy. Jak zwykle chcemy osiągnąć dużo. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko i ja jako szef struktur miejskich zrobię wszystko i robię wszystko, żeby tak się działo. Dzisiaj biuro Polskiego Stronnictwa Ludowego w Tarnobrzegu na ulicy Wyspiańskiego 12 to jest biuro, które funkcjonuje praktycznie całą dobę. Nie ma sprawy, nie ma takich spraw, których by nie można było załatwić. Takiej porady, której nie można by było otrzymać. Dzisiaj rzeczywiście działamy, jesteśmy dobrze zorganizowani i tak jak mówię, mierzymy bardzo wysoko. Chcemy pokazać tutaj naszych ludzi, naszą działalność, pokazujemy ją od jakiegoś czasu. Mamy pewne osiągnięcia i jak Państwo mnie osobiście w większości znacie, wiecie o tym, że te poprzeczki przeskakuje. Życzę sobie tego, życzę nam wszystkim tego samego, bo warto. Warto zainwestować w ludzi PSL-u, warto wspierać liderów PSL-u, warto utrzymać tą władzę, którą dzisiaj mamy, bo ona dla nas, dla naszego województwa, dla naszego kraju jest po prostu dobra.
My tutaj lokalnie w Tarnobrzegu, w okolicach, w powiecie, w północy Podkarpacia będziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Będziemy walczyć także o mandat dla nas, bowiem dzisiaj widać, że ten mandat jest potrzebny. Miasta ościenne swoich przedstawicieli w parlamencie mają. My tutaj mamy na skutek różnych miejskich, lokalnych działań. Nie mamy nikogo, nie mamy swojego reprezentanta. Myślę, że czas jest na to, żeby tym reprezentantem, ten reprezentant obok ministra Jana Burego był także z terenu północy Podkarpacia. Będziemy na to pracować, bo naprawdę widzę ja taką potrzebę dzisiaj z perspektywy Rzeszowa, miasta, które się niezwykle dynamicznie rozwija, którym te perspektywy są. Ja osobiście chciałbym, żeby te perspektywy były także na tej ziemi, tutaj dla nas, wszystkich, dla naszych dzieci, czego prezesowi, koleżankom, kolegom i sobie samemu życzę. Dziękuję bardzo. Chcemy jako prezes zarejestrować pierwszą listę wyborczą do Sejmu i do Senatu. PiS-u zabraliśmy już pod dostatkiem, jeszcze spływając 25 sierpnia zarejestrujemy listy do Sejmu i do Senatu naszych kandydatów i w Rzeszowie, i w Krośnie, bo są dwie komisje wyborcze. No Tadeusz, mam taką prośbę do Państwa, wykreślcie to, że on będzie przeskakiwał. On jest żeglarzem, on nie skacze, on pływa. Ja myślę, on po prostu z Tarnobrzega w tą swoją żaglówkę wsiądzie i on po prostu dopłynie do Warszawy, bo jest dobrym żeglarzem i dopłynie do Warszawy, naprawdę do parlamentu, ale po prostu drogą wodną. Jest wodniarzem, żeglarzem, ma swoją pasję życiową. Potrzeba w Sejmie ludzi różnych profesji i przedsiębiorców, i potrzeba urzędników państwowych, którzy dobrze potrafią służyć wsi, ale potrzeba także ludzi z pasją. A Tadek, poza tym, że jest radnym miasta Tarnobrzega, jest właśnie człowiekiem z pasją i myślę, że wiele inicjatyw związanych z tym klubem, ja tutaj byłem w roku ubiegłym na balu żeglarza też, z tym klubem związanym, ale także i z waszym zalewem tarnobrzeskim, pewnie by się nie odbyło nigdy, jakby nie pasja, zaangażowanie Tadka Gospodarczyka. I ludzi z pasją warto i trzeba wspierać, bo tak naprawdę tego typu ludzie zmieniają rzeczywistość. Ja przestałem już dawno wierzyć w kolektywy. Ja wierzę w ludzi, wierzę w człowieka. Lider potrafi wiele, jeśli jest wokół PSL-u, w mieście, w gminie, na wsi, sołtys, czy grupa działania, czy jest stowarzyszenie, pozarządowa organizacja, która ma dobrego lidera, to tak naprawdę on potrafi zmienić wokół siebie całą rzeczywistość. Takich liderów w PSL-u jest coraz więcej. Część z nich stoi po drugiej stronie stołu, chciałoby kandydować, ale niestety nie wszyscy są kobietami. A kobiet musieliśmy 40%, więc musieliśmy wybierać na listę dużo kobiet. To jest swoistego rodzaju sprawdzian, ale ja wierzę, że jedynym beneficjentem tej ustawy o tak zwanym parytecie będzie Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówię jedynym, bo inne partie już wystawiały kobiety i już nic nowego się nie wydarzy. My tak naprawdę po raz pierwszy tak mądrze, tak szeroko pokazujemy kobiety w PSL-u na naszych listach i to są kobiety, które są burmistrzami, wójtami, lekarzami. Na naszej liście jest nie tylko poseł, mój kolega Wiesiek Rygiel z Ropczyc, nie tylko wicewojewoda Reguła, ale są także wspaniałe kobiety. Jest między innymi wójt gminy Niwiska, jest w okręgu innym wójt, burmistrz gminy Lesko, miasta i gminy, jest wiceburmistrz miasta i gminy Zagórz koło Sanoka. Mamy także panią doktor Zawadzką z Łańcuta, która jest świetnej klasy fachowcem od epidemiologii. Między innymi brała udział w programach FAO w Afryce, walki z ubóstwem, z biedą, z głodem, z AIDS, z trądem. Pracowała w takich projektach z naszą kandydatką, bo trzeba szukać do Sejmu ludzi różnych profesji, bo parlament to jest taka reprezentacja całego naszego społeczeństwa, nie tylko prawników, nauczycieli, których jest dużo, ale właśnie różnych profesji, którzy mogą rozwiązywać istotne problemy społeczne, gospodarcze całego naszego kraju. Drodzy Państwo, jeśli pozwolicie, to teraz oddam Wam głos na pytania do nas, do naszych kandydatów. Proszę bardzo. Można zacząć? To Pani ta rakieta? Tak jest, moja. Ja pytanie do Pana posła Burego. Dominika Panek, Aktualności Telewizja Rzeszów. Panie pośle, chciałam, żeby Pan się ustosunkował do zarzutów PiS-u, dokładnie posła Suskiego. Czy często zdarza się Panu uczestniczyć w posiedzeniach zarządu podległych Panu spółek? Ja się już odniosłem do tych zarzutów skierowaniem wniosku przeciwko Panu Suskiemu do Komisji Etyki Poselskiej.
bo nie może być tak, że poseł innego posła w sposób skandaliczny atakuje, jak nie ma argumentów innych na debaty poświęcone gospodarce, to podnosi takie problemy. Ja jako poseł minister nie wydałem nigdy złotówki publicznych pieniędzy ani na posiłek, ani na alkohol. Natomiast czasem jest tak, że jako poseł czy jako minister bywam na spotkaniach czy zarządu gminnego, czy samorządowych, czy drużynkach, czy różnych imprezach regionalnych, czy także na spotkaniach bywam różnicowych, czy innych ze spółką, czy zarządami, gdzie jest spotkanie, gdzie jest narada. I często jest tak, to jest w zwyczaju ludzi normalnych, gdzie jest obiad, czy jest kolacja, gdzie jest przy kolacji lampka wina. A nie uważa pan poseł tego za niestosowne? Uczestniczyć w posiedzeniu zarządu razem z członkiem innej spółki, z panem Danielowskim? Nie, uważam, że to było normalne spotkanie przedstawicieli zarządu spółki Skarbu Państwa i nic nie widzę anormalnego w tym, że można wypić lampkę alkoholu przy takim spotkaniu. Agrotechnika nie chce prowadzić jakichś wspólnych interesów z Kozienicami? Ja nie znam takich problemów, nie znam takich interesów. Ja nie jestem przedstawicielem firmy Agrotechnika, jestem przedstawicielem resortu Skarbu Państwa. Czyli pan poseł utrzymuje, że nie wydał pan pieniędzy publicznych? Nie, nie wydałem ani złotówki publicznych pieniędzy. Nie mam nawet jako minister karty służbowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś inne pytanie z innej działki, mniej wyborczej i mniej związanej z PiS-em? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym bohaterom i państwu.